Nie znam zbyt wielu fanów downsizingu i silników typu 3 cylindry i pojemność 1 litra. Znam za to wielu maniaków motoryzacji, dla których ta prawdziwa motoryzacja zaczyna się od pojemności grubo przekraczających 2 litry. Na przykład R6 w BMW, mamy tutaj 3 litry, ale co powiecie na V12? Jordan Rolbiecki i jego dwie z wielu BMW, ale dzisiaj o tych dwóch rozmawiamy. Dwie siódemki z tego samego rocznika, prawie z tego samego dnia, z tego co już rozmawialiśmy, ale jednak zupełnie inne. No i dodajmy, że przede wszystkim łącznie mają 18 cylindrów? Zgadza się. No jak na dwa samochody w dzisiejszych czasach to jest ogrom tych cylindrów. Dzisiaj ten downsizing doprowadza do tego, że mamy no, jak w Syrenie, po 3 cylindry, w porywach 4. Tutaj odpowiednio mamy 6 cylindrów w rzędzie, diesel, system common rail, druga wersja long, 12 cylindrów, czysta benzyna, wolno ssąca. No to co Tygrysy lubią najbardziej, kwintesencja motoryzacji. Powiedzieliśmy, że te samochody praktycznie są z jednego roku, praktycznie prawie z jednego dnia. Prawie jednego dnia opuszczały fabrykę, ale oprócz koloru, oprócz tego, że jest long i nie long oraz oprócz tego, że różnią się motorami, to jedna jest wersją także specjalną, zamawianą na indywidualne zamówienie. Granatowa, co na pierwszy rzut oka nie widać, jest wersją indywidual. Opuściła fabrykę ze specjalnie wybranym przez kupującego wyposażeniem. No jest tutaj bardzo nietuzinkowe wyposażenie, gdyż mamy do dyspozycji odtwarzacz VHS wraz z telewizorem, lodówkę, multifunkcyjny podłokietnik, czy też stoliczki, żeby postawić sobie na przykład szklankę albo kasetę, którą akurat chcemy oglądać. Tych smaczków jest znacznie więcej, można by tutaj opowiadać i opowiadać. Lista wyposażenia nie miała tutaj końca. Seria 7 od zawsze była flagową limuzyną w gamie BMW. To pokazuje też, no, jak klient miał wpływ na dobór tego, co chciał i co uważał, że będzie mu potrzebne. Krótka wersja w dieslu, a wyposażona lepiej niż niejedna V12. No właśnie, a ta V12, która jest wersją long, co ona ma tam ciekawego na pokładzie? Przede wszystkim wyposażenie wersji 750iL no było bogatsze na starcie niż pozostałych wersji. Całe skórzane wnętrze, włącznie z deską rozdzielczą i uchwytami, tak zwanymi cykorłapkami, lepszego rodzaju skóra, elektrycznie sterowana tylna kanapa. Tego wyposażenia jest naprawdę ogrom. Nawet taki detal jak Comfort Start, dzięki któremu kierowca no nie musiał kręcić kluczykiem, po prostu go muskał, a rozrusznik pracował sam. W wersji przedłużanej mamy trzecią strefę klimatyzacji, aby podróżujący z tyłu mogli jeszcze bardziej dostosować warunki klimatyczne panujące w środku. Jest tu też inny typ ekranu bez odtwarzacza VHS, za to z możliwością w tamtych latach oglądania telewizji analogowej. W momencie, kiedy kupiłem ten samochód, jeszcze była taka możliwość i podróżując nim mogłem sobie obejrzeć wieczorynkę na przykład. No i przede wszystkim zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. To jest naprawdę miejsce dla prezesa. Gdzie ta lodówka z tymi napojami? Ach, to w tamtym. To w tamtym. O, lercza. No trudno, możesz podać po prostu szampana z tamtej strony. Dom Perignon. No niby 14 cm, ale jak widziałeś, robi to ogromną różnicę w stosunku do wersji krótkiej. Należy też powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. Wersje z dieslem pod maską nigdy nie były wersjami long. Ten zaszczyt dotyczył tylko silników benzynowych, co pokazuje też, że prestiżem było posiadanie benzyny, a diesel był jednak stosowany jako to auto stricte bardziej użytkowe, takie mniej prestiżowe, aczkolwiek był to początek ery, gdzie no, diesel został zauważony również w tych limuzynach. Poprzedniej generacji serii 7 była tylko wyposażona w silniki benzynowe.
Powiedzmy jeszcze kilka zdań na temat tego wyposażenia, które wpływa na to, że tymi limuzynami podróżuje się w sposób no, tak komfortowy, jak można tylko zamarzyć. Ja sobie przypominam tylko, jak otwierałem szybę, no i ona naprawdę jest gruba. Właściwie to są dwie szyby sklejone. To jest jeden tylko przykład. Te samochody naprawdę są dopracowane pod tym kątem, żeby pasażerom, żeby kierowcy było jak najbardziej komfortowo. Wyciszenie jest na jak najwyższym poziomie. 98 rok myślę, że nie odbiega od współczesności. Wiele aut mogłoby się uczyć. Zawieszenie wyposażone w amortyzatory SEDC, czyli o zmiennej charakterystyce, można było je sobie utwardzić lub też podróżować w wersji komfortowej, standardowej. To, co już wspomniałeś, podwójne oszklenie w obu wersjach występujące na też zamówienie z obszernej listy wyposażenia. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Hydraulicznie. To jest też ciekawostka, bo w tych klapach zasilane są specjalnym lotniczym olejem, który nie jest dostępny na zwykłej sklepowej półce. W momencie, kiedy jest konieczność wymiany, no, trzeba się trochę nagimnastykować. Ale jest to bardzo ciekawa i fajnie działająca opcja, gdyż w obu egzemplarzach te klapy działają bez zarzutu. Jak jest z żywotnością tych silników? No bo diesle od BMW można powiedzieć, że cieszą się dobrą opinią. Legendarne diesle od BMW, niektórzy tak nawet mówią o tych motorach. No a co z V12? Ja sobie poszukałem troszkę w internecie. Zdarzają się egzemplarze z przebiegami nawet półmilionowymi. Tutaj jaki mamy przebieg i właśnie, co z tą awaryjnością? Myślę, że to są dwa rodzaje silników w E38, które cechują się naprawdę wysoką bezawaryjnością. V12 wbrew pozorom jest prostą konstrukcją, nie ma turbo doładowania, nie ma zmiennych faz rozrządu, jest to prosty w budowie silnik. Nie narzekam na jego awaryjność. Eksploatuję ten samochód od 2009 roku. No, jest to raczej auto na specjalne okazje, ale nigdy mnie nie zawiodło. Jeżeli chodzi o ceny części, bywa różnie. Dostępność, wszystko jest dostępne w ASO. Diesel, wiadomo, jest o połowę tańszy w eksploatacji, nawet jeżeli mówimy tutaj o koszcie podróży. Z częściami też nie ma problemu i są to silniki, które śmiało robią przebiegi typu 500 000–800 000 km. Przy odpowiednim użytkowaniu, serwisie, te samochody są praktycznie bezawaryjne. Ale oba te samochody do 500 000... Obu trochę jeszcze brakuje. Brakuje, no i nie wiem, czy za mojego życia ten przebieg faktycznie tutaj pojawi się na licznikach. Oba egzemplarze mają odpowiednio 250 i 280 tysięcy kilometrów. No, są to moje oczka w głowie, którymi nie jeżdżę na co dzień, tylko i wyłącznie na specjalne okazje, więc te kilometry są pokonywane rzadko. Wcześniej też miały to szczęście, że właściciele nie eksploatowali ich do granic możliwości i zachowały się w bardzo dobrym stanie. Ciekawostką również z opcji, na które składało się tutaj wyposażenie, no, nie jest to detonator. Chociaż tak wygląda troszkę. Chociaż tak wygląda i może w dzisiejszych czasach użycie tego w miejscu publicznym byłoby dyskusyjne, ale jest to pilot od ogrzewania postojowego. Można było odpalić je zdalnie przez okno, widząc, że za oknem pojawia nam się szron. W świadku motoryzacyjnym mówi się, że szczególnie te starsze BMW-ki sprawdza się pod kątem kompletności idąc do tyłu. Dlaczego? Znajduje się tutaj bardzo w ciekawym miejscu zestaw narzędzi. Jest to o tyle ciekawe miejsce, że zazwyczaj producenci samochodów umieszczali to gdzieś tam przy kole zapasowym. No a co w momencie, kiedy jesteśmy zapakowani na wakacje, a musimy no, dostać się do jakiegoś klucza? No naprzeciw wyszło BMW, zamieszczając tutaj w takiej małej skrzyneczce wszystko to, co potrzebujemy, czyli trójkąt, klucz do kół, śrubokręt podwójny, bo i krzyżowy, i płaski, uchwyt do holowania, co miejmy nadzieję, że się nigdy nie przyda, jak i dwa klucze płaskooczkowe. Wprawne oko się zapyta, a dlaczego tutaj czegoś nie ma? Bo jest to diesel, tu się znajdował klucz do świec, więc w silniku wysokoprężnym no, był on niepotrzebny i ta skrzynka narzędzi w dieslu zawsze była uboższa o ten właśnie klucz. Rozumiem, że ta sama półeczka z narzędziami znajduje się w siódemce z V12 i tam ten klucz znajdziemy. Dokładnie, możemy podejść, otworzyć bagażnik. Guzikiem, jak to teraz praktycznie w każdym samochodzie. A kiedyś to na pewno było naprawdę szczyt marzeń i osiągnięć. Tutaj podobny zestaw i dodatkowa szmatka. Tutaj mamy wspomniany klucz do świec i rączkę do jego odkręcania. Z
spełniam swoje marzenie. Z pewną nutką nieśmiałości właściciel dał mi poprowadzić V12. Ja tylko się z tego cieszę i naprawdę odhaczę to sobie i ten dzień zapamiętam na długo.